Moi drodzy, Stowarzyszenie Niezależnych Prawników to fikcja, fikcja. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Ja mam 23 procesy za maseczki, za różne rzeczy. Moi drodzy, nigdy to stowarzyszenie do mnie się nie zwróciło, żeby coś pro bono pomóc, żeby napisać pismo. Stop Dop, dziewczyna, która ma stwardnienie rozsiane, zwróciła się do Stop Dopu o pomoc. To prawnicy Stop Dopu powiedzieli 5 000 zł. Więc powstały sobie takie klany i grupki, które zrobiły świetne zarobkowanie na właśnie ludziach. I to trzeba podkreślać. To dlatego mówimy, żebyście otwierali oczy, żebyście się nie dali prowadzić jak baranki na rzeź. To od was zależy, co wy zrobicie. Nie potrzebujecie tych liderów. Nie potrzebujecie tego przywódcy, który was będzie prowadził. To wy musicie stanąć na czele, ale wy musicie ze sobą rozmawiać. Wy musicie to przedstawić, dyskutować. Trzeba rozmawiać o problemach nauczycieli. Trzeba rozmawiać o problemach rolników, górników, kredytobiorców, moi drodzy, a nawet i policjantów. U nas jest uzdrowisko Cieplice, ale z boku jest szpital MSWiA. Wiecie, ile na psychiatryku leczy się policjantów? Ile tam jest policjantów, którzy mają po tych całych sytuacjach tego wszystkiego dość? Wiecie, ile jest samobójstw wśród policjantów? A co się dzieje w ich rodzinach? Do czego ich zmusza ta strona rządowa? Czy po to powstała policja, żeby służyć politykom? Czy powinni służyć obywatelom, ludziom? Na to łożymy pieniądze. I nam nie potrzeba banksterów, moi drodzy, w postaci premiera, który postawi sobie całą ochronę policji i nie potrafi dyskutować z narodem. Oni przychodzili tutaj, jakbyście zobaczyli w 2015 roku, kiedy wrzuciłem dzika do Sejmu. Jeśli ktoś nie wierzy, proszę sobie przeczytajcie. Za namową ministra rolnictwa z PiS-u. Wrzuciliśmy za rządów Kopacz dzika do Sejmu. Wpiszcie wyszukiwarkę dzik w Sejmie. TVP Info. Całą Polskę pokazywali, moi drodzy, jak żeśmy wrzucili tego dzika. Tutaj wtedy PiS przychodził do rolników, do wszystkich, do pielęgniarek. Poprzyjcie, poprzyjcie. My wiemy, że wszystko jest trudne. My zrobimy z korporacjami porządku. My wiemy, że frankowicze zostaliście oszukani. Pan prezydent prowadzi swoją ustawę, projekt ustawy. Co zrobił pan prezydent? Wydymał frankowiczów z banksterami bez mydła. Więc czy wy potrzebujecie do tego liderów? Czy wy potrzebujecie tych, którzy organizują? Co was nie stać, nie potraficie się zebrać i zorganizować protest? Nie potraficie iść pod, moi drodzy, siedzibę prezesa banków polskich i się upomnieć o swoje? Nie umiecie iść do korporacji się upomnieć o swoje? Nie potrzebujecie tych pseudoliderów, którzy za chwileczkę będą się z nimi układali. Pamiętajcie, wszystkie organizacje związkowe w Polsce posprzedawały zwykłych, normalnych ludzi. Dzisiaj, zobaczcie, nie ma górnictwa. Dzisiaj są nauczyciele. Dzisiaj jest Stowarzyszenie Niezależnych Nauczycieli. Dlaczego? Bo oni dzisiaj mają problem. Bo oni też potrafią mówić, że mają problem z młodzieżą, w której występuje coraz więcej autyzmu, nadpobudliwości, gdzie dzieci są agresywne czy albo są ospałe. I o tym trzeba mówić. Ale nie szuka się związku przyczynowo-skutkowego. A właśnie na tych pestycydach zarabia, moi drodzy, 40 miliardów złotych korporacja, która sprzedaje glifosat, bo sprzedaje chemioterapię. A gdzie te pieniądze powinny iść? Na ochronę konsumenta, laboratoria, badania i, moi drodzy, wsparcie polskiego rolnictwa. Chciałbym, tutaj mamy dziewczynę, która zrobiła program o glifosacie z udziałem pani profesor z